Nie, to nigdy nie zadziała. Tutaj pracuje geniusz. Nie wolno mi się rozpraszać. Jeśli potrzebujesz części, możesz... O, łowczyni! Tak, dobrze, dobrze. Liczyłam na to, że ktoś tu wpadnie. Nie ma czasu do stracenia. Aloy. Ten odyniec Kerów oczekuje, że zrobię ledwie najlepszą zbroję na zakazanym zachodzie. Ale ja, Handa, dam mu arcydzieło. A ty pomożesz mi tego dokonać. Oczywiście otrzymasz zapłatę, choć oglądanie mnie przy pracy powinno być wystarczające. Należysz do ekipy Kerufa, czyli startujesz w tym konkursie na zbroję. Stenaktami tuż obok. Na pewno mają swoje powody do zmartwień. Poza tym, ja nie wyrabiam zwykłych zbroi. To prawdziwe dzieła sztuki. Przesycone majestatem pradawnych maszyn i cudownych reliktów. Z dostojną niezłomnością łagodnego pługoroga oraz furią rozwścieczonego niszczyciela. Więc od czego chcesz zacząć? Ponoć szukasz części pradawnych maszyn na zbroję. A, tak. Są ich całe cmentarzyska w okolicy. Okropieństwa. Z niektórych ich części mogę zrobić zbroję, która zasieje przestrach i wielką grozę w szeregach wroga. Może zapoznam się z tym. Rozkosznie! Niecierpliwie czekam na części. Więc twoja zbroja ma mieć furię niszczyciela. Bardzo ciekawe. Wytropiłam ich stado tu, w okolicy. Odstrzel jednemu z nich działo, a ja uczynię zbroję śmiercionośną. Wiesz, zobaczę, co da się zrobić. Cóż, jeśli ci się uda, pozbieramy, gdy skończysz. Mówiłaś o użyciu pradawnych reliktów w zbroi. Zgadza się, ale ten sen zgasł jak wilgotna kuźnia. O co ci chodzi? Mam raporty zwiadowców o tym terenie z czasów krwawych łowów. Opowiadały o ruinach pełnych skarbów. Ale część naszych rekrutów ukradła zwoje i ulotniła się poszukiwać reliktów. Chcę ich znaleźć, zanim uciekną z moimi częściami. Spróbuję ich wytropić. Daj im ode mnie solidne wciry, jak już ich dorwiesz. Dobrze? Mówiłaś o częściach pługoroga do zbroi. Wypatrzyłam statko i to nieopodal stąd. Jeśli przyniesiesz mi dobre części, ta zbroja będzie tak samo niezłomna jak one. Spróbuję. O, jeszcze jedno. Pługorogi czasem zostawiają ścieżkę z kwiatków. U Taru wytwarzają z tego napar na... uspokojenie. Chciałabym go spróbować. Sprawdzić, czy mnie jakoś zainspiruje. No dobra. Zrobię, co się da. Muszę już iść. Życzę szczęścia. Kogo obchodzi, że to ziemię Tenaktów? Dam im radę. A jeśli nie, to ucieknie. Geniusz!
ja przejdę do lewej. Zostań tu. Maszyny, o których mówiła Handa, powinny być niedaleko. Stado, które wybrała Handa. Lepiej nie rzucać im się w oczy, jeśli chce dostać te kwiaty. Jest odporna na czyści wodę. Naprawiłam dominację półgorogów, więc jeśli się tam zakradnę... Jeśli uda mi się przekraść za jednym z półgorogów, zbiorę te kwiaty, nim zwiędną. Impuls z fokusa pomoże mi znaleźć te kwiaty szybciej.
Mnie tu nie ma. Tyle kwiatów wystarczy. Teraz muszę pozbyć się półgorołów. Zadanie wykonane. Pora przejrzeć część. To już ostatnia część. Lepiej wrócić do Handy i zostawić jej to. Niedaleko pewnie są starożytne maszyny, o których mówiła Handa. To się nazywa cmentarzysko. Powinnam użyć fokusa. Poszukać ciekawych części. To się Handzie spodoba.
To się nazywa cmentarzysko. Trzeba użyć fokusa. Może przeoczy nam jakieś części. Spadam powoli. Przedwieczni stoczyli za ciężką bitwę. O, to się przyda. Nie wiem, czy Handa będzie to chciał, ale może ja coś z tym zrobię. To coś dla Handy. Chyba więcej złomu już nie znajdę. Trzeba iść w drugie miejsce z kontraktu Handy. Niszczyciele, o których mówiła Handa, tu są. Tutaj są. Handa chce jedno z takich działek. Muszę je odstrzelić bez zabijania niszczyciela. Inaczej może się uszkodzić. Mogłabym użyć kwasowej amunicji. Muszę celować w działko! Nie mogę go zabić przed odstrzeleniem działka. Potrzebuję całe! Muszę walić w działko! Powinnam wziąć to działko, zanim pójdę. Pora zdobyć działko niszczyciela dla Handy.
Muszę wziąć to działko i zostawić je w miejscu opisanym w kontrakcie. Zostawię to działko w miejscu opisanym w kontrakcie, żeby ludzie Handy mogli je zabrać. Jeśli Banukowie żyją w mrozie, ja też mogę. Powinno wystarczyć. Dam znać Handzie, że mogą to zabrać. W kontrakcie Handy wspomniano, że złodzieje, których szukam, mogą iść tędy. Tu jesteście. Ślady doprowadzą mnie do złodziei. Puste obozowisko. Oseramski sprzęt. Może tych złodziei, których szukam? Zobaczmy, czy Fokus znajdzie jakieś ślady. Coś tu się stało. Zmiana kierunku. Ale dlaczego? Kłapaki. Musiał zaskoczyć złodziei i zagonić ich tutaj. To się nazywa pech. Powinnam odzyskać zwoje Handy. Zwoje? Wspominają o ruinach obok metalowej wieży. Może trzeba odnieść te relikty Handzie, żeby już nikomu nic się nie stało. Zauważona. Jest i metalowa wieża. Relikty Handy powinny być gdzieś w okolicy.
Ruina z dawnego świata. Może warto zajrzeć do środka, zobaczyć, co tam jest. Tam, w górze. Może to relikty. Ale jak mam się do nich dostać? Wiedzą, że coś się dzieje. Tutaj. To chyba droga na dół. Znalazłam potrzebne części, w tym pradawne relikty z ruin. Znalazłam je tropiąc złodziei. Okazało się, że wpadli w większe kłopoty niż zakładali. Taki już jest zakazany zachód. Mam też te kwiaty, o które prosiłaś. A! Wreszcie będę miała okazję spróbować tego słynnego naparu, którym raczą się utaru. Wspaniale! Czyli zaczniesz w końcu pracować nad zbroją? Nie do końca. Szłam właśnie na poranny spacer, aby oczyścić umysł przed wyjątkowym zadaniem. Gdy wyszłam wprost na stado przepięknych lancorogów. Chyże, delikatne, lecz żywotne. Najwspanialsza zbroja na zachodzie powinna być właśnie taka. Dlatego potrzebuję ich części. Mogę upolować kilka dla ciebie. To właśnie chciałam usłyszeć. Muszę iść. Życzę ci powodzenia. To będzie moje najbardziej natchnione dzieło. Chyba pora rozgrzać moje narzędzia. Jeden leży. Ruszaj.
Jeszcze kilka! Kolejny leży. Ludzie Handy teraz powinni sobie poradzić. Wezmę trochę złomu do obozu, tak jak prosiła Handa. Handa ma kłopoty. Lepiej zajmie się tymi maszynami. Jesteś młodem czy pośkiem! I jedziemy. Dalej, zapasamy! Działko niszczyciela. Czas go użyć. Ach, to pomogło. Nie daj jej uciec! Cholerne złomojady. To jest ryzyko zawodowe. Ale i tak dobrze, że się zjawiłaś. Nie ma sprawy. Przyniosłam części lancoroga, o które prosiłaś. A, to powinno sprawić, że moja zbroja będzie świeciła jak iskra w nocy. Dziękuję ci, Aloy. Może odwiedzisz nasz główny obóz nieopodal samotnego światła? Będziesz świadkiem historycznej chwili, gdy moja zbroja pokona wszystkie inne. Jasne, może tak. Trzymaj się. A, trzeba ci części maszyn? Czy może ja mam coś wziąć od ciebie? Naprawdę nic nie wpadło ci w oko?